Serdecznie witam tego dzisiejszego pięknego, słonecznego, sobotniego i szabatniego popołudnia. W dniu, który dał nam Pan, w którym nasze serce może się radować Jego dobrocią. I okazja też jest radosna, choć jak przed chwilą słyszeliśmy, powody, które poprzedziły tą radość, bynajmniej radosne nie były. Ale Bóg jest Bogiem, nasz Bóg jest Bogiem szczęśliwych zakończeń. Także chcę w Jego imieniu nas wszystkich serdecznie na tym miejscu powitać. Szalom w imieniu naszego Mesjasza, który jest też naszym szabatem, prawdziwym odpocznieniem. A temat wcale prosty nie jest i mamy tego świadomość. Księga Estery prostą nie jest, mimo że się ją miło czyta. I o tym za chwilkę co nieco powiemy. Święta żydowskie, ja używam tej nazwy żydowskie, ponieważ mam bardzo pozytywny stosunek do narodu żydowskiego i nie widzę, żeby te święta przez to miały jakąś ujmę. Jeżeli widzę, co Bóg czyni przez naród żydowski, to dlaczego święta, które są biblijne i mi bliskie, nie miałbym nazywać żydowskimi? Żyjemy w kraju, w którym przydomek żydowskie czasami ma wskazywać na coś złego. A ja to staram się przełamywać. Tak, to jest jedno ze świąt żydowskich i chwała Bogu. Ponieważ to jest Jego wybrany naród, a jednocześnie jest to święto jak najbardziej biblijne, które ma tutaj taki mandat, zakorzenienie w słowach Księgi Estery. W pewnym momencie przeczytam ten moment ustanowienia. Ale jak zacząłem, właśnie święta biblijne, święta żydowskie, tak jak się próbuję z tym zmierzyć tematem tak nagle, to mogą wydawać się trudne i skomplikowane, więc w pewnym programie telewizyjnym właśnie jeden rabin, żeby tak nie Żydom uprościć, o co chodzi z tymi świętami, a wiecie, w formułach telewizyjnych to się ma czasem tylko jedno zdanie do powiedzenia, powiedział, no jeśli chodzi o istotę świąt, to jest coś takiego. Chcieli nas zabić, nie udało się i żyjemy, no to zjedzmy coś. I to najbardziej pasuje do święta Purim, ale też do święta Pesach na przykład, tak? Czy do święta Chanuki. Purim jest świętem radosnym, można powiedzieć radosnym świętowaniem ocalenia od zagłady. I nie jest to tylko jakieś święto narodowe pewnej nacji. Każdy ma tam jakiś dzień niepodległości, tego typu święta. Ale mówimy tu o wierności Bożej. To jest coś, co jest zakorzenione w Jego wiecznym Słowie, w Jego obietnicach. I to jest ten sam Bóg, który wypowiedział obietnicę też do nas. To jest tak, jak gdyby mój ojciec powiedział jakąś obietnicę mnie i mojemu rodzeństwu. I kiedy ja widzę, że już spełnia, na przykład, że kupi rower, tak? Czy każdemu rower i widzę, że już kupił tym starszym, to co? Nie zazdroszczę, bo w tym momencie wiem, że przyjdzie taki czas, że ja też ten rower dostanę. Tata jest słowny, o, tu już kupił, a w przyszłym miesiącu może ja będę miał. Więc jeżeli on mówi, Bóg, że przeprowadzi swój naród, że ocali od zagłady, że będzie wierny swoim przymierzom, to choćby, nie wiem, jakie siły się sprzysięgły, to Bóg i tak dotrzyma słowa. Więc patrząc na wydarzenia Księgi Estery, widzę w tym również budowanie mojej własnej wiary. Jednocześnie w tej księdze jest też Boża łaska. I o tym też w pewnym momencie powiem, nie chcę tak uprzedzać. Tak jak ze wstępu słyszeliśmy, to zwycięstwo nad wrogiem nowym, który pojawił się na pewnym etapie historii w Królestwie Perskim, a jednocześnie w którymś momencie nagle się okazuje, że to jest bardzo stary wróg. Że ten wróg to jest ciągle ten sam wróg, który tylko zakłada nowe maski. Gdybyśmy jeszcze głębiej sięgnęli, to zauważymy, że ten wróg, który atakował Izraela przez całe wieki, atakuje Kościół też. Ponieważ dzielimy Boże powołanie, Boże wybranie.
Tak więc ten straszny duch Hamana, tak, Amaleka, przybiera sobie różne nowe postacie, próbuje się ukryć, próbuje się zamaskować, nazwać siebie inaczej i pojawia się w nowych dziejach historii. I dlaczego to robi? Ponieważ to jest duch nieszczęścia, ale nieszczęścia na tych, którzy mu ulegają. I na tym polega to zwiedzenie. Także ta purimowa opowieść, która jest tożsama z historią Księgi Estery, tak? To jest również, jeżeli dobrze popatrzymy na to, co się stało z Esterą w trakcie tych wydarzeń, na to, co się stało z Mordochajem w trakcie tych wydarzeń, to jest dla nas wszystkich wspaniały przykład powracania do Boga. I jak powrócić do Boga? Tego, co Bóg oczekuje, przybliżania się po pewnym okresie oddalenia. A takie oddalenia niestety zdarzają się i nam. W przypadku narodu żydowskiego to było naprawdę oddalenie. Bo centrum ich duchowego życia Bóg wyznaczył w Jerozolimie, a oni byli wiele set kilometrów dalej. To było naprawdę oddalenie. Ale w mniejszej skali, czasami żyjąc w tym samym miejscu, czasami chodząc do tego samego zboru, też doświadczamy okresów oddaleń. Więc z Księgi Estery możemy się też trochę nauczyć, jak powrócić. Jak znowu powrócić, bo Bóg z nas nie rezygnuje. Tak jak nie zrezygnował ze swojego narodu właśnie w tej chwili oddalenia. To jest historia o odnawianiu jego powołania. Gdzieś w jednym miejscu właśnie o Izraelu jest powiedziane, że, znaczy gdzieś, to jest 11 rozdział Listu do Rzymian i finałowe stwierdzenie, nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. I to jest, dotyczy Izraela, ale przecież Bóg też obdarzył wybraniem i nie Żydów, tak? W Chrystusie jako części Jego oblubienicy. Więc i również tutaj, chociaż zdarza się, że my możemy nie dochować wierności, On pozostanie wierny, gdyż samemu sobie zaprzeczyć nie może, zaprzeć się nie może. Więc historia z Księgi Estery, historia tych bohaterów to opowieść o odnajdywaniu i odkrywaniu na nowo swojego miejsca w Bożym planie. I może czasem każdemu jest to potrzebne, żeby wziąć taką poprawkę na kursie. Dlatego ta księga jest aktualna i stawia również nam ważne pytania. Tak dla porządku powiem, że jeśli chodzi o obchodzenie tego święta w kalendarzu hebrajskim, to jest 14 i 15 dnia miesiąca Adar. No i tak przypada właśnie w tej porze jak obecnie, a zwykle troszeczkę wcześniej. Ja tu nie będę wchodził w zawiłości różnic między kalendarzem hebrajskim i kalendarzem gregoriańskim. W każdym razie w tej chwili Żydzi mają taki rok, że mają 13 miesięcy. I właśnie miesiąc Adar ma swoje podwojenie. I teraz przeżywamy ten drugi miesiąc, Adar Bet czy Adar II. I właśnie w tym miesiącu umieszczone jest święto Purim, a nie w tym poprzednim, ponieważ to jest bliżej święta Paschy. Tak, Pascha też już niedługo. Dlatego właśnie, i to jest też istotne, że następnym miesiącem po Adar jest Nisan. Miesiąc odkupienia, miesiąc wyzwolenia, ale też pierwszy miesiąc kalendarza świątecznego. Skoro tak, to Adar jest ostatnim miesiącem roku poprzedniego, zamykającym to, co rozpoczyna się od tego wyzwolenia. I tu mamy całą historię Izraela, która zatacza swój krąg. I święto Purim, święto ocalenia i wybawienia, mówi nam o tym, że do Boga będzie należało, a właściwie już należy, ostatnie słowo w historii ludzkości. Ponieważ w jakiś sposób zdarzenia na świecie, które wydają się być pozornie chaosem, mozaiką dziwnych zdarzeń, sterowane przez tajemnicze siły, i to bynajmniej nie żydowskie, te siły niewidzialne, dążą i oscylują wokół zniszczenia Izraela,
Więc kiedy Bóg ostatecznie go ocali, okaże swoje zwycięstwo w całej historii. Udowodni swoją prawdomówność, udowodni swoją suwerenność. Będzie tylko pytanie, w tamtym momencie Dnia Pańskiego, po której stronie będą poszczególne narody? I to pytanie rozstrzyga się już dzisiaj. Rozstrzyga się także w naszych sercach. Reprezentujemy pewien naród i zobowiązani jesteśmy też do modlitwy i wstawiennictwa, aby duch Hamana, duch Amaleka już nie miał dostępu tutaj, na tej ziemi, żeby to się nie powtórzyło. Jest to święto jednak pomniejsze, ponieważ nie ma zamocowania w Torze, ono pojawiło się o wiele później. Niemniej jednak jest uznane w świecie żydowskim przez rabinów jako bardzo ważne, a pod względem popularności to nawet czasami przewyższa wszelkie inne święta, bo jest po prostu radosnym świętowaniem. Oczywiście w szczegółach różnie to wygląda. Ponadto wnosi nadzieję dzisiaj dla Izraela, ponieważ jednym z największych wrogów, jakiego dzisiaj się Izrael obawia, jest Iran. A Iran to dokładnie jest starożytna Persja. Gdybyśmy nałożyli na siebie, na mapach, gdzie leży Iran dzisiaj na tle Imperium Perskiego, to w samym jego sercu. Właśnie tam, gdzie było największe skupisko starożytnego ludu perskiego, wokół, im dalej od tego centrum, to te nacje się mieszały, różniły, podbijane. Tak to było. Jak powiedzieliśmy, Księga Estery jest dosyć taką księgą tajemniczą, bym powiedział. To znaczy nie taką, że jest niezrozumiała. Wprost przeciwnie, ona jest bardzo zrozumiała i wydaje się dość prosta w odbiorze. Czasami są takie teksty biblijne, gdzie trzeba się naprawdę zastanowić, jakąś egzegezę, trzeba słowa sprawdzać, tak? Tu mamy po prostu opowieść. No do tego stopnia, że nawet niektórzy ją lekceważyli w toku historii i mówili, że brakuje jej duchowości. A to jest taka księga, i myślę, że Pan Bóg tak to wspaniale zaplanował, która po prostu maskuje troszeczkę przed nami swoje skarby. Ale chce nas zachęcić, żebyśmy jednak je odkrywali. Jakby chciała nam tak sprzedać tą swoją piękną opowieść i żebyśmy odeszli zadowoleni. Natomiast jeżeli będziemy dociekliwi, to ona nas wynagrodzi. Tylko musimy rozszyfrować kilka kluczów do jej zrozumienia. Dzisiaj może ze 2-3 takie miejsca damy radę omówić, zobaczyć. Bo można by zapytać, na czym tutaj taka duchowa głębia polega. No pomyślmy na chwilkę o liście do Efezjan. Ileż tam jest różnego bogactwa, tak? Każde zdanie niesamowite. Czy list do Filipian, czy list do Rzymian. Jakież tam są ważne sprawy. Tu mamy po prostu piękną opowieść. Ona jest naprawdę piękna. Ma swoją taką dramaturgię. I naprawdę nawet jako literatura ona... Ta historia czyta się bardzo dobrze. Jednakże, czy to wystarczy, by budować moją wiarę? Potrzebujemy troszeczkę zejść pod powierzchnię jakby. Zakładamy, że historia jest nam znana, więc tylko króciuteńko przypomnę, że przenosimy się dobre 2500 lat wstecz, także dość dawno, do roku gdzieś około 450 przed naszą erą. To może być tutaj datowanie w tą czy w tamtą stronę o kilka lat. 450 to jest takie uśrednione. Na dwór króla Ahaszwerosza, historycznej postaci, to był jeden z Xerxesów. Oni funkcjonowali często pod różnymi określeniami, tak, nazwami. Niech to rozstrzygają historycy w szczegółach. My się dowiadujemy, że w trzecim roku panowania, i tak się zaczyna Księga Estery w pierwszym rozdziale, postanowił wydać ucztę wielką, by zademonstrować swoje bogactwo, przepych swojego królestwa, potęgę swojej władzy. No i jak na taki rozmach przystało,
uczta trwała 180 dni. Ale to było tak, że goście się zmieniali. Myślę, że tyle to tam nikt by nie wytrzymał. Chodziło o to, że przychodzili książęta z różnych prowincji, tak, i się fraternizowali przy tym stole, więc to taka ichniejsza polityka spójności. Znamy takie słowo z Unii Europejskiej, polityka spójności. Tam po prostu, jeżeli zasiadano razem przy stole, to był ten moment, kiedy na pewno nie walczono ze sobą, nie knuto. I o to chodziło. Więc tamtejszy władca miał zamiar po prostu w ten sposób budować pokój swojego imperium i jego bezpieczeństwo. A tutaj można powiedzieć taki zgrzyt. Mianowicie chodziło o sprawę pojawienia się jego żony, tak, która odmówiła tego. Przeważnie jest tak, że uważa się, że okazała nieposłuszeństwo mężowi, że była złą królową. Chcę tutaj zauważyć, że na przykład rozumienie żydowskie jest troszeczkę odwrotne, bo jak tutaj czytamy w pierwszym rozdziale, Achaszwerosz pisze, podochocił sobie winem. I to już jest bardzo ważny sygnał ostrzegawczy, że on nie myślał racjonalnie. Waszti była bardzo pełną takiej godności, wnuczką słynnego Nabuchodonozora, Nebukadnesara. Była to, i tutaj trochę tak staniemy w obronie kobiet, ale to nie jest, że tam poprawność polityczna czy coś takiego. Tylko chodzi o oddanie każdemu, co się należy. Prawdopodobnie Achaszwerosz chciał ją namówić do pewnych nieprzyzwoitych rzeczy, chwaląc się jej urodą przed swoimi różnymi tam satrapami. I ona uznała, że to uwłaczy jej godności i się nie zgodziła. I to był powód. A ponieważ nie myślał racjonalnie, to zareagował zbyt ostro. I w ten sposób na scenę zostaje nam wprowadzona Estera. No, żeby nie wchodzić tutaj w rozmaite szczegóły, wiemy, że wprowadził ją tam na scenę Mordochaj, który też był dworzaninem. Mordochaj, czytamy, był Żydem. Co do dalszych szczegółów jego pochodzenia, to może w odpowiednim momencie jeszcze o tym powiem, bo to jest bardzo ważne. Ale jest powiedziane Żyd Mordochaj. Skorzystał z tej okazji, jaka się nadarzyła, właśnie przez ten zbieg okoliczności. I wprowadził ją do konkursu piękności na nową żonę Achaszwerosza. Przy okazji jeszcze czytamy, że Mordochaj udaremnił spisek na życie Achaszwerosza. To dosłownie przy tej okazji, kiedy asystował Esterze, gdzieś tam czuwał przy jej komnacie i usłyszał, że dwóch eunuchów ma zamiar zabić Achaszwerosza. I doniósł o tym królowi i w ten sposób uratował mu życie. W tym momencie nie został nagrodzony, ale jak pamiętamy z dalszej historii, w odpowiednim momencie niejako Bóg przypomni o tym Achaszweroszowi. No więc Estera zostaje królową, jej uroda oszałamia wręcz Achaszwerosza i mamy taki wspaniały, bajkowy wstęp niemalże. No ale żeby nie było tak prosto, to sytuacja musi się skomplikować. I to się dzieje wraz z wersetem, który mówi, że Achaszwerosz przyznał godność wyższą od innych książąt jednemu ze swych ministrów Hamanowi. No i okazuje się, że między Hamanem a Mordochajem istnieje konflikt personalny. Skutkiem było między innymi to, że Mordochaj nie oddawał mu pokłonu. A Haman był bardzo dumnym człowiekiem, w zasadzie to pycha go tak gubiła. I widząc, że Mordochaj się mu nie kłania, no właśnie, jak na antysemitę przystało, znienawidził wszystkich Żydów. Właśnie po tym jednym przypadku. A tradycja żydowska mówi, że Mordochaj w zasadzie nie miał nic przeciwko oddawaniu tutaj właściwego szacunku komuś, kto stał od niego wyżej,
Tylko problem polegał na tym, że Haman czcił pewnego bożka i jego wizerunek nosił sobie tutaj na łańcuchu, więc Mordochaj, żeby nie być poczytany za bałwochwalcę, który kłania się temu bożkowi, no, odmawiał tego. Ale tego dokładnie nie wiemy. W każdym razie skutek był taki, że Haman postanawia uknąć spisek, zmawia się z różnymi swoimi poplecznikami i na całej potężnej rozciągłości tego imperium, które składało się ze 127 prowincji od Indii po Etiopię, jednej nocy czy jednego dnia mają zamiar w jednej sekundzie sprowadzić zagładę na wszystkich Żydów. I oczywiście pewno różnych zwolenników wszędzie poznajdywali. Żeby wybrać odpowiedni dzień, Haman rzuca los i wychodzi na 13 dzień miesiąca Adar, czyli jakby dzień przed świętem Purim, które już jest świętem zwycięstwa, świętem ocalenia. Ale tutaj mamy też wyjaśnienie tej nazwy, że los w języku perskim, nie hebrajskim, w języku perskim znaczy Pur, a liczba mnoga Purim. Więc jest to święto losów. I tu możemy się zastanowić, czy warto świętować losy? Czy to jakaś skłonność do gier hazardowych? Oczywiście nie. Tu od razu powiem, bo miałem to powiedzieć później, ale mogę nie zdążyć. Liczba 13, akurat jeśli chodzi o znaczenie liczbowe słów hebrajskich, jest jednym z imion Boga. Właściwie jednym z najważniejszych. Takim się Bóg objawił, jako ten, który jest jeden. Echad. Jeżeli policzymy wartość tych wszystkich spółgłosek, które tworzą ten wyraz Echad, to wychodzi 13. I w tradycji żydowskiej 13 zawsze było symbolem tego bardzo ważnego atrybutu Bożego. Tak? Bóg jest jeden w odróżnieniu od pogańskich bożków, od bałwanów, które czci ten cały pogański świat wokoło. Więc wybrał ostatni miesiąc, który mówi właśnie o końcu historii, można powiedzieć, i wybrał 13, która wskazuje na jedynego Boga. I odczytywane jest to w taki sposób, że właśnie, tak jak powiedział Salomon, że człowiek potrząsa losem w zanadrzu, tak, ale jego wynikiem kieruje Pan. I on wskazał na siebie, jako na suwerennego Boga ponad tymi knowaniami i tymi zdarzeniami. No potem wiemy, że Estera, przede wszystkim Mordochaj, który dowiaduje się o tej sytuacji, nie wpada w jakiś letarg, przerażenie, czy takie myślenie fatumistyczne, prawda, ach, co to będzie i tak dalej, albo co ma być, to będzie, tylko podejmuje działanie. Przede wszystkim modlitwa, post, idzie do Śródmieścia, zapewne tego miasta stołecznego Suzy, zwołuje wszystkich Żydów i też ich wybudza. I mówi, sytuacja jest taka i taka. I wszyscy w worze, w popiele, tak, poszczą i modlą się. Jednym słowem podejmują bardzo konkretne, ważne działania, które też dla nas stanowią pewien wzór. Co robić w pewnych sytuacjach? Ale też powstaje pytanie, co ma zrobić Estera? I tutaj wiemy, że tu jest ten potężny dylemat. Jeżeli pójdzie przed oblicze króla nieproszona, niewołana, to po prostu zginie na miejscu, bo tak do króla Achaszwerosza się nie wchodzi. I to było to całe ryzyko związane z jej przyjściem przed jego oblicze. I mówi w odpowiednim momencie Mordochajowi, że już bardzo długo nie była u króla, właściwie nie wie, czy on nawet o niej pamięta, zajęty wielce sprawami państwowymi i pewno nie tylko. I może nawet nie za bardzo skojarzyć, kto gdzieś tam się pojawia. Nie było zresztą takiej możliwości, dopóki nie stanęła w drzwiach tej komnaty. Więc było to dla niej ogromne ryzyko, ponieważ w większości sytuacji się to kończyło śmiercią. No wiemy, że jej śmiałość, jej odwaga, do niej przychylił się Bóg i odnieśli ostatecznie zwycięstwo. Ona wtedy powiedziała, że chce tylko zaprosić króla Hamana tak na ucztę i potem powie, co dalej. Król powiedział,
że jest cudowna, wspaniała i że nawet może prosić do pół królestwa, no to dobrze. Wiemy, że potem na tym spotkaniu ona ujawniła przed Achaszweroszem, jakie są plany i powiedziała też, że ona do tego ludu należy i że w takim razie przyjdzie jej zginąć. I się tak złożyło, że Haman postanowił błagać ją o ocalenie, ale niefortunnie to zrobił. Przypadł do niej w taki sposób, że Achaszwerosz wszedł i niejako nakrył ich. I tu kolejny przypadek decyduje o tym, że w tym momencie nie ma żadnej dyskusji. Achaszwerosz dostaje wręcz furii i mówi: koniec z tym człowiekiem, tak? Ktoś mu podpowiada, on zrobił u siebie w domu szubienicę dla Mordocheusza, dla Mordochaja. To wykorzystajmy ją dla niego. Tutaj taka mała dygresja. Myślę, że kiedy ktoś nienawidzi człowieka, kogoś, obojętnie w tym wypadku, jakiej narodowości, bliźniego, najgorzej jeszcze jak brata, to jest trochę tak, jakby w swoim własnym sercu konstruował szubienicę, na której w końcu sam zawiśnie. I przypadek Hamana też o tym opowiada. Swoimi czynami, sterowanymi nienawiścią, będzie dokładał kolejne deski właśnie do własnej szubienicy. To też może być jakieś światełko nadziei dla tych, którzy są po drugiej stronie, którzy są obiektem nienawiści. Że choć wydaje się, że ten nienawistnik zwycięża, on tak naprawdę konstruuje szubienicę dla siebie. No, o ileż bardziej ci, którzy chcieliby zniszczyć Boży naród wybrany, wtedy Pan Bóg sam zadziała. I to powiedział. W pewnym momencie on odwróci los i te wszystkie plagi, którymi narody chciały dotknąć Izrael, zwróci przeciwko tym oprawcom. I to też dzieje się na pewną skalę w księdze Estery. Achaszwerosz nie mógł zmienić swojego postanowienia, ale wydał następny dekret, który umożliwiał Żydom samoobronę. Ale musiało to być coś więcej. To był sygnał, że król nie popiera tej sprawy. Że nagle coś tam się zmieniło, że to, co wcześniej Haman twierdził, że ta sprawa jest tam już gdzieś ugadana, że nagle tak nie jest. Jakbyśmy potem w szczegółach czytali, blady strach padł na wielu tych spiskowców. Prawdopodobnie oni odstąpili. Prawdopodobnie to był też strach od Boga, taki jak padał już nieraz na wrogów Izraela. Skutek był taki, że samoobrona się powiodła, ale jednak Żydzi bronili się sami w tym wypadku i nie było takiej nadnaturalnej Bożej interwencji. To jest ta różnica. Jeżeli popatrzymy na cud chanukowy na przykład, to tam widzimy, że była w finalnym momencie taka sytuacja, że oni zapalili chanukę, tak, i mieli zapas oleju na jeden dzień, a paliło się przez 8 dni. Więc to był taki wyraźny, niezwykły cud. Tutaj no, jest taki znak zapytania. I rozdział 9, wersety 20-22. Mordochaj spisał te wszystkie wydarzenia, rozesłał listy do wszystkich Żydów po prowincjach bliskich, dalekich, zobowiązując, aby rokrocznie święcili 14 dzień miesiąca Adar i 15 dzień tegoż miesiąca. 15 to był wczoraj, a 14 we czwartek. Tylko że ten 15 to dotyczy tylko niektórych miast w Izraelu. Jakby ktoś chciał przedłużyć, to musiałby tam pojechać. Tych, które kiedyś były ogrodzone murami. Jako dni, w których Żydzi zyskali spokój od wrogów swoich i jako miesiąc, w którym troska zamieniła im się w radość. Przepiękne słowa. Żałoba w dzień pomyślny. Aby uczynili je dniami ucztowania i radości i wzajemnego przesyłania sobie darów żywnościowych i obdarowywania ubogich. No i stąd właśnie taki, a nie inny sposób obchodzenia tego święta. To, że on spisał, no to prawdopodobnie spisał to, co mamy w księdze Estery. Że to trzeba sobie przypominać
I to porządnie przypomnieć, więc czyta się dwa razy. Wieczorem, kiedy jest Wigilia 14 w synagodze, wspólnie, społecznie, jak również o poranku dnia następnego. Od A do Z czyta się całą księgę Estery. Tylko problem jest taki, że każdy jest zobowiązany usłyszeć każde słowo. A nie jest to proste, ponieważ gdzie indziej jest powiedziane tak, że imię Amaleka ma być wymazane. I żeby to symbolicznie uczynić, kiedy ilekroć w tekście pojawia się imię Hamana, potomka Amaleka, to jest ogromny taki hałas dezaprobaty. Uruchamiają się grzechotki, gwizdy, okrzyki, buczenie. Natomiast kiedy pojawia się imię Mordochaja, no to taki jest aplauz, prawda? Takie, no brawo. Ale są takie przerywniki i to wydłuża trochę czytanie, a nawet w jednej synagodze ortodoksyjnej, strasznie bardzo wielodzietnej, gdzie dzieci były tak radosne, że nie mogły przestać, musiano wprowadzić taką sygnalizację świetlną, jak na skrzyżowaniu. I jak było zielone światło, to wtedy dzieci mogły hałasować, a jak czerwone, to musiały już przestać, żeby doczytać do końca. Prezenty i dary żywnościowe są tu dwa razy wymienione, raz do siebie nawzajem, a raz do ubogich. I to zostało rozdzielone jako dwa przykazania. Żeby właśnie o ubogich nie zapomnieć. I więc należy w Purim dać przynajmniej dwóm ubogim jakiś prezent, czyli to, co tradycja nazywa cedaką, dobroczynnością. No i trzecie polecenie związane z tym świętem, to trzeba dobrze zjeść. Nie przesadzać, ale zostały ocalone ich ciała w jakiś sposób, tak? One też są dla Boga. I w tym momencie radujemy się, że żyjemy dalej, że oglądamy kolejny dzień. Chociaż być może ktoś z was słyszał takie plotki, że się wtedy nadużywa alkoholu. I powiem po części tak, jest to potwierdzone. Niektórzy nawet mówią, że to zezwalają na to rabini. A mianowicie jest w tradycji taki tekst, który mówi, że należy się doprowadzić do stanu oszołomienia, w którym nie rozróżnia się słów błogosławiony Mordochaj od przeklęty Haman. Czyli Boruch Mordochaj i Arur Haman. I to należy traktować bardziej tak symbolicznie. I tu jest problem, bo niektórzy wolą to traktować literalnie. Ogólnie mówiąc, święto ma charakter karnawału. Takiego żydowskiego karnawału. Dzieci się przebierają przeważnie za postacie i dorośli też. Właśnie z tej historii purimowej, więc za Esterę, za najczęściej tak, za Mordochaja. No za Hamana niestety też ktoś musi, za Haszferosza, ale też za kowbojów, policjantów i tak dalej. Jednym słowem, jest to tego rodzaju zabawa. Zakładane są maski, odgrywane są właśnie te scenki z historii Księgi Estery. Dozwolone są żarty nawet z najpoważniejszych spraw, nawet takich rabinicznych autorytetów. Trochę wszystko jest taki świat na odwrót w tym momencie. I można zadać sobie pytanie, czy to tylko taka zabawa? Otóż wrócę jeszcze do tej myśli, że teologowie chrześcijańscy mieli problem z Księgą Estery, niektórzy, jako za mało duchową historią, przyziemną opowieścią bez głębszego przesłania. Ja tu taki cytat gdzieś znalazłem, że ta historia tchnie fanatycznym duchem żydowskiego nacjonalizmu. Ja nie wymieniam, kto to napisał, więc po prostu tylko mówię, jakie wrażenia były związane z tą księgą. Nie może być wzorem dla chrześcijan. W sumie no jeszcze można ją zaakceptować, mówi ktoś, bo pokazuje, jak daleko Izrael się oddalił od ducha proroka Izajasza. Ale to trochę słabe, prawda? Jednak uznajemy Boży autorytet.
Natomiast trzeba powiedzieć, że Żydzi sami też się zastanawiali. Niektórzy rabini tak widzieli, że tam nie ma takiego wezwania do pobożności życia według Tory. Co więcej, problem jest taki, że tam w ogóle nie występuje imię Boże. W jedynej z ksiąg 66 naszego kanonu, gdzie nie pojawia się Boże imię. Jak to możliwe? Główkowano. A pogański władca jest wymieniony 200 razy. Jako klucz uznano do zrozumienia tej sytuacji, znaleziono w imieniu Estery. Otóż zwrócono uwagę, że wiadomo, jej prawdziwe imię to była Hadassa i to jest imię żydowskie. Hadassa znaczy mirt, taki fajny, pachnąca taka bylina. Estera była imieniem pochodzącym z kultury perskiej. Prawdopodobnie od imienia bogini Istar. I była imieniem, które ukrywało, kim naprawdę jest Hadassa. Jej pochodzenie. Po prostu na użytek tego otoczenia perskiego bezpieczniej będzie, jak będę do siebie się odnosiła jako Estera, tak? I przez zbieg okoliczności ten rdzeń w imieniu Estera, Str, oznacza po hebrajsku ukryty czy ukryta. I to słowo, dosłownie to słowo znajdujemy też w 5 Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, w wersecie 18. Tam Bóg mówi, co się stanie z Izraelem, kiedy on będzie nieposłuszny. I w pewnym momencie różne rzeczy będą działy się tam w ziemi Izraela, aż w końcu zostanie wygnany. I wtedy Bóg mówi, lecz ja zakryję całkiem, i tu jest właśnie to słowo, hastir, zakryję całkiem w tym dniu moje oblicze. I to brzmi jak Estera. I doszli do wniosku, że właśnie z takim działaniem Bożym mamy do czynienia tutaj, w Księdze Estery. Bóg jest obecny, ale ukrywa się. Ukrywa się, bo byliśmy jako Żydzi nieposłuszni. Będziemy poddawani na wygnaniu próbom, bo zwróciliśmy się w naszej ziemi ku bożkom. Znamy te wersety też odzwierciedlone w pieśni jednej takiej, gdzie śpiewamy, jeśli nie usłuchacie mnie, tak w ukryciu płakać będę, do niewoli was pośle, ludu mój. Ale to jest też ważne, bo Bóg też przeżywa dramat jako ojciec swoich dzieci. Mnie osobiście to głęboko porusza. Możemy tutaj podać taki przykład. Każdy rodzic, myślę, miał taką sytuację. Dziecko w pewnym momencie jest tak bardzo ciekawe świata, że zaczyna uciekać. Rodzic mówi, wracaj, tam nie wolno. Ma on na uwadze dobro tego dziecka. Kiedy sobie pomyślę, co się stanie, jak mi wybiegnie na ulicę, tak? Albo gdzieś pójdzie między obcych ludzi, czy w parku gdzieś się oddali. Ale tak mówię, wracaj, a ono ciągle gdzieś idzie, zupełnie nie myśląc o niebezpieczeństwie. Ono jest tego nieświadome. No i być może ktoś miał taką sytuację, że pozwolił temu dziecku odejść, ale na przykład schował się za drzewem w parku albo gdzieś tam w jakimś miejscu i z daleka w bezpiecznej odległości obserwował. I to dziecko rzeczywiście cieszy się tą swoją wolnością i nagle orientuje się, że mamy, taty nie ma obok mnie. Rozgląda się i nie widzi go. Chociaż mama lub tata cały czas to dziecko widzi. Dziecko przeważnie zaczyna być zaniepokojone, wpada w panikę, nie wie gdzie wrócić oczywiście, zaczyna płakać. I w tym momencie mama czy tata może wyjść i powiedzieć, a widzisz, tak? No to taka prosta lekcja, ale coś podobnego z nami czasami może być, kiedy wbrew wyraźnie po prostu objawionej Bożej woli oddalamy się, kiedy jednak te bodźce ze świata tak nas ciągną, że tracimy troszeczkę kontakt i ciągłość spotkania z Bogiem w naszym życiu. To często niepostrzeżenie się pojawia, więc jest to uniwersalny problem. Ale jednocześnie jest to dowód miłości rodzica do tego dziecka, że chce skutecznie nauczyć go, czym kończy się takie oddalanie. Tutaj przypomina się też taka historia o pewnym hasyckim rabinie, który siedział nad księgami, miał widok na podwórko i tam bawiły się dzieci. Bawiły się w chowanego. I w pewnym momencie wyciszyło się tak i usłyszał płacz chłopca.
który stał na samym środku i płakał. Więc rabin zszedł tam szybko do niego, objął go ramieniem i pyta się, czemu płaczesz? On mówi, bo bawiliśmy się w chowanego i po kolei każdy się chował, a reszta go szukała. Ale jak przyszła moja kolej, to oni sobie poszli i nikt mnie nie szukał. Kiedy rabbi wrócił, to coś nagle nim tak głęboko wstrząsnęło i rozpłakał się. Bo pomyślał o smutku Boga Ojca, który chce, żebyśmy Go szukali, a my Go nie szukamy. A potem mogą rzeczywiście dziać się złe rzeczy, ponieważ jesteśmy zbyt daleko i On nas doświadcza. Tak było też w życiu i w historii Izraela. Także On jest zawsze gotów, aby przygarnąć nas z powrotem i przytulić do siebie. Więc mówią mędrcy, rabini, że tak bardzo wyraźnie obecna we wcześniejszych pismach ręka Boga tutaj pozostaje ukryta, ale to nie oznacza, że jest nieobecna. I zaczęto tak właśnie na to patrzeć, jako Boga, który działa, ale z ukrycia. I czasami, i w naszym życiu również często, tajemnica Jego obecności skrywa się pod powierzchnią tak zwanych normalnych wydarzeń, normalnego biegu wydarzeń. Jest pytanie, czy my jesteśmy otwarci na to, żeby w tym normalnym biegu wydarzeń widzieć cuda. Ja miałem nawet takie drobne zdarzenie, może nie jakieś wielkie, ale dosłownie na dniach wracałem z Ukrainy i samolot lądował w takiej niedogodnej porze, że ostatnie pociągi, ja już to wiedziałem, jadąc autobusem po odprawie i tak dalej, że już z Warszawy tam odjechały. No i chyba będę musiał czekać do tam 5 rano. A byłem już zmęczony, bo to był bardzo taki intensywny czas. I taki zdołowany siedzę w tym autobusie i tak myślę, Boże, czy muszę przesiadywać tam i przesypiać w poczekalni? A może, jeśli jest to możliwe, coś się stanie. Albo może jakaś szansa przenocowania, no nie wiem. I bo już wcześniej miałem taką sytuację i powiem szczerze, było ciężko. Wchodzę na dworzec, powinno być opustoszałe, a patrzę, jakieś pełno ludzi gdzieś biega w każdą stronę. I słyszę przez megafony zapowiedzi, że o 1,5 godziny spóźniony pociąg do Katowic będzie wjeżdżał na peron. Będąc na Ukrainie, byłem wyłączony z wiadomości i nie wiedziałem, że te wichury były, pamiętacie? Że gdzieś koło Nasielska, tam na trakcję coś spadło i jest po prostu totalny bałagan na kolei. I pociągi mają po 100, kilkanaście, kilkadziesiąt minut opóźnienia. Chciałem pobiec do kasy, ale patrzę, tam straszny tłum ludzi, bo każdy zmieniał, prawda, bilety i tak dalej, więc pobiegłem od razu z powrotem na peron i bardzo takiego zmęczonego, zupełnie z obłędem w oczach konduktora pytam, czy jest szansa, że tu dostanę u niego bilet, jak wejdę, tak, tak, niech pan siada gdziekolwiek, dobra. No i zadowolony usiadłem. I myślę sobie, no teraz, no to możemy się spóźniać, ja tutaj jednak mam wygodne miejsce, fajnie, a w Katowicach niestety też za wcześnie nie mam połączenia. Potem sprzedano mi bilet, konduktor mnie pocieszył, no teraz to my tu nadrobimy dużo, nie? A mówię, akurat dla mnie to żadna pociecha, wolałbym być tam później. I rzeczywiście nadrobił i tak będąc w miarę zregenerowany, wziąłem walizkę, poszedłem na PKS. I tu się okazało, że przejazdem jest jakiś pośpieszny autobus, o którym wcześniej kompletnie nie wiedziałem. I po krótkim czasie po prostu czekania wsiadłem do tego autobusu i dostałem się i okazało się, że tam o Wisłę zahacza, a jedzie gdzieś z Ustki. I jeszcze po drodze niestety omijał jakieś zwałowiska drzew, bo się okazało, że właśnie na Śląsku jest drugie takie ognisko naszego kataklizmu. No i co? To normalne zdarzenia przecież, tak? Nie zapomnijmy podziękować Bogu i oddać Mu chwałę,
właśnie za to, co sceptyk powie, że normalne zdarzenie. A każdy z nas pewno podałby o wiele więcej takich. Sam znam też z życia innych osób, ale to jakby na inną historię. Naprawdę dramatyczne rzeczy. Mimo, że taką jedną historię jednemu koledze w szkole opowiedziałem, on wzruszył ramionami i powiedział, no to się mogło zdarzyć. Po prostu Pan Bóg w taki sposób zachęca i pragnie pozyskać z powrotem serce człowieka. Więc cud ocalenia narodu żydowskiego jest tutaj niejako ukryty. Chociaż wody się nie rozstąpiły, chociaż nie zagrzmiało, anioł nikogo nie poraził, a każdy tutaj skutek opisany w tej księdze ma wcześniejszą przyczynę. Jednak popatrzmy na to jeszcze raz. Achaszwerosz, zanim zaprosił królową Waszty, akurat się złożyło w czasie tej uczty, że w tym momencie, prawda, przedtem się napił i przestał się zachowywać porządnie. Ona odmówiła, a on nagle zareagował bardzo ostro, ale nie musiał. No jakiś taki zbieg okoliczności. W tym momencie wchodzi na scenę Estera, która później ocali wybrany naród, ale ona o tym nie wie. Ba, a ten konkurs, przecież oni z całego imperium pościągali, z rozmaitych nacji i tak dalej, ogromną ilość dziewcząt. I czytamy, że przygotowywali tam bardzo długo. Tutaj zachęcam do czytania pierwszego rozdziału, to pewno jakieś były spa i tak dalej, bez przerwy. Myślę, że dla takiej kandydatki coś wymarzonego, na co w ogóle nie byłoby jej stać. Jak ten konkurs wyobrażał, to mnie już to nie interesuje akurat, ale myślę, że to była czysta loteria, tak, żeby wskazać tą, a nie inną osobę. No właśnie, więc znowu loteria, przypadek, rzucanie losów, tak, a jednak właśnie okazało się, że to Estera. Tamtej krytycznej nocy, kiedy Haman chciał zgładzić Mordochaja, to jest jeszcze taki jeden epizod, osobiście, nie wytępić cały naród, ale powziął taki zamiar, że osobiście zabije, prawda, Mordochaja, czy pojmą go i tam powieszą. Tej akurat nocy czytamy, że sen odszedł Achaszwerosza. No jak to? To nie mógł ten sen odejść w inne noce, akurat tej nocy, jeszcze zanim to się zdarzyło? Ale tak to jest przedstawione. Więc przypadkowo Achaszwerosz nie może zasnąć i dla zabicia czasu, a ponieważ nie miał tam smartfonika, tak, żeby palcem po ekranie jeździć, wezwał swoją straż i powiedział, żeby mu coś poczytali do poduszki, nie? I najlepiej jakieś papiery państwowe, no to szybciej zaśnie. Więc sięgnęli do swojego tam IPN-u i znaleźli. Jak się tam zjawili w tej bibliotece, to ja myślę, to tam w archiwach to się mierzy na kilometry, tak? Takie imperium jak perskie to musiało mieć wiele, wiele takich meblościanek pełnych skoroszytów. Ale coś trzeba wybrać. Więc spośród tej ogromnej różnorodności ktoś wybiera coś i rozwija ten zwój, który tam ma zapisane, prawda, tysiące, tysiące literek, bierze palcem, gdzieś naciska. I nagle czytają tam takie słowa, że Mordochaj wtedy i wtedy udaremnił spisek na życie króla. Przypadek za przypadkiem. No i oczywiście o sytuacji, kiedy, a to był w ogóle punkt zwrotny kariery Hamana. Potem wiemy, jego żona mu to powiedziała, tak, skoro tak się to potoczyło i on jest Żydem, to twoja sytuacja będzie się coraz bardziej pogarszać. Później, jak mówiliśmy, król zastał też Hamana w sytuacji, która wydawała mu się dwuznaczna, w ogóle nie dyskutował i to był jego koniec. Także czujemy taką niezwykłą perswazję tych zwykłych zbiegów okoliczności. Ja bym powiedział nawet, więc, że Księga Estery to w ogóle jest księga przypadków nieprzypadkowych. I takim też powinno być, myślę, życie człowieka wierzącego.
nawet jak nas nie prowadzi obłok, taki widzialny, ale może właśnie ta Boża obecność w naszym sercu. Jeśli nie ma z nami widzialnej Arki Przymierza, która niszczy wrogów przed nami, tak? Ba, nawet wtedy, kiedy z powodu grzechu i oddalenia od Boga wydaje się, że On jest właśnie daleki, schowany za podwójnym parawanem takich zwykłych wydarzeń, tu widzimy nadzieję, że On nie porzuca tych, których wybrał, ale dalej ochrania, wychowuje i tymi różnymi sposobami przyciąga do siebie. Także Księga Estery mówi o Bogu, który żyje i który pozostaje wierny obietnicom.